Słuchajcie, chciałbym dzisiaj mówić o reakcjach. Wiecie, że reakcje są najważniejsze w życiu? Wiecie, że reakcje decydują o wszystkim? Znaczy najważniejsze w życiu. I wróć. Jezus jest najważniejszy w życiu. Amen. Ale reakcje są bardzo ważne. Wiedziałeś o tym, że reakcje są bardzo ważne, że dlatego, że reakcje, one nadają tak naprawdę treść twojemu życiu. To reakcja decyduje o tym, jak dalej będzie szło. To reakcja decyduje o tym, jak będziesz się dalej czuł. To reakcja decyduje o tym, jaka atmosfera twojego życia będzie w twoim życiu. Wiecie, że każdy człowiek reaguje zupełnie inaczej, że każdy, różnie reagują ludzie. Niektórym zapali się światełko rezerwy i mówi, o, mam jeszcze 80 kilometrów, mogę jeszcze pojeździć. Niektórym zapali się światełko i mówi, gdzie jest stacja benzynowa, nie dojadę 2 kilometrów. Są różne reakcje. Ludzie w różny sposób reagują na różne rzeczy, ale najgorsze jest to, że tak naprawdę jest ta słynna reakcja, która jedna widzi pół szklanki pustej, druga widzi pół szklanki pełnej, tak? Jeden wyjeżdża 2 ludzi do Afryki i jeden dzwoni i mówi, aby sprzedawać tam buty, i jeden dzwoni do swoich szefów i mówi, słuchajcie, ja wracam, bo tutaj nikt w butach nie chodzi. A drugi dzwoni do swoich szefów i mówi, przyślijcie mi tu 2 kontenery, tu nikt butów nie ma. Naprawdę, zawsze tak naprawdę decyduje gdzieś nasze podejście do sytuacji, w której my się gdzieś znajdujemy. To, co ostatnio, żeśmy tak się rozmawiałem z jedną, z moim znajomym, rozmawialiśmy o czas Kairos, tak znamy temat Kairos, to jest ten moment, ten czas, ta chwila. Mnie tak poruszyło to, kiedy się zastanawiałem o tym czasie Kairos, żeby uchwycić teraz ten moment, w którym my mamy żyć, ten moment. Wiecie, że kiedy opowiada się zawsze o czasie Kairos to jest teraz. To, co jest w tym momencie się dzieje, to jest właśnie to, co musimy, w czym żyjemy. To jest to, czym my żyjemy. I że kiedy mówimy, że nie możemy spoglądać wstecz, bo życie przeszłością nas gdzieś trzyma, ani w przód za bardzo, bo tak naprawdę ciągle żyjemy czymś, czego jeszcze nie ma. Ale doszedłem do wniosku coś takiego, że jedną z takich większych rzeczy jest to, że minuta temu to już też nie jest Kairos. Ani za minutę też nie jest Kairos. Teraz jest. Naprawdę gdzieś musimy zawężyć nasze życie do tego momentu, w którym jesteśmy teraz i zobaczyć sobie, że to jest fajny czas. Że my mamy naprawdę fajny czas. W ogóle teraz jest najlepszym czasem w życiu. Teraz jest najlepszym, bo to, co było, już było. Przeszłość po prostu jest, no ona była, no może była fajna, ale nie jest najlepsza, bo już jej nie ma. Najlepsze jest to, co jest w ręku, tak? Więc jej nie ma, a przyszłość jej tak naprawdę jeszcze nie ma. I tak naprawdę nigdy, może się nigdy nie zdarzyć według scenariusza, który sami sobie gdzieś tam układamy. Zatem tak naprawdę potrzebujemy gdzieś nauczyć się chwytać tego, co jest teraz. Wiecie, to jest najgorsze, mamy takiego ducha odrzucenia tej raźniejszości, bo nie godzimy się z teraźniejszością. Zawsze żyjemy nadzieją na przyszłość. Wiesz, jest mały problem z życiem z nadzieją na przyszłość. Nadzieja zawsze dotyczy przyszłości, oczywiście, ale jeżeli jesteś tak zawieszony, że najlepsze dopiero przyjdzie, to kiedy przyjdzie najlepsze, ponieważ to najlepsze będzie w momencie teraz, to ty nie przyjmiesz tego najlepszego, bo będziesz żył tym, co przyjdzie najlepsze. Wiecie, możemy się rozminąć z najlepszym, ponieważ nie szanujemy teraźniejszości, ponieważ teraźniejszość zawsze ma jakiś taki słabe odniesienie. Teraz, czym tu się teraz cieszyć? A wszystkim się cieszyć. Przyślijcie mi tu buty, tu nikt w butach nie chodzi. To jest kwestia reakcji, w jakiej reakcji my reagujemy. Dzisiaj chcę mówić o 2 rodzajach reakcji. O reakcji lęku i reakcja wiary. Potrzebujemy się nauczyć reagować w wierze. Wiecie o tym, że potrzebujemy się nauczyć reagować w wierze, bo jeśli się nie nauczysz reagować w wierze, to będziesz miał bardzo smutne, bardzo bezowocne i bardzo trudne życie. Ale kiedy nauczysz się reagować w wierze, jest kilka powodów, dlaczego powinniśmy nauczyć się reagować w wierze. Jeden z tych powodów jest taki, że idziemy do nieba na wieczność. Że nasz Pan odkupił nas ze wszystkich naszych grzechów. Że już nie będziemy potępieni i nie zginiemy w piekle. Czy to jest dobry powód, aby nauczyć się żyć w wierze i reagować w wierze? Czy to jest dobry powód, żeby pomyśleć sobie, naprawdę źle nie jest? Bo nawet przyjdzie to, co najgorsze. Co jest najgorsze? Śmierć?
Śmierć jest najgorsza. Co jest najgorsze? Co może nam się najgorszego stać? Pomyślmy przez chwilę. Co może się nam najgorszego stać? Nie, no coś wymyślmy, no. Co może nam się najgorszego stać? Proszę. Nie ma rzeczy, która mogłaby się najgorsza stać, aby wybić nas z tego, co Bóg zaplanował, aby było naszą wiecznością i radością i spełnieniem. Wiedziałeś o tym? Więc tak naprawdę już jest ogromny powód do tego, żeby nauczyć się żyć reakcją wiary. Dlatego, że reakcja wiary zawsze uruchamia Boga. Wiara nie uruchamia Boga, reakcja wiary uruchamia Boga. Lęk i strach nie włącza Boga. Bóg jest przyciągany przez wiarę. Kilkakrotnie Słowo Boże mówi, że sprawiedliwy z wiary żyje. I kilkakrotnie jest powiedziane, że Jezus poszukuje, że Bóg poszukuje wiary. On szuka wiary. Kiedy ty rozmawiasz z Nim, On nie słucha, co mówisz, On szuka wiary. Ono słucha, dobrze, no słucha, co mówisz. Ale w tym, co ty mówisz, On szuka wiary. Powiedz wiara ze mną. Bardzo ważne jest, żebyśmy się nauczyli reagować we właściwy sposób. Dlaczego? Bo myśmy się nauczyli reagować w niewłaściwy sposób i myślimy, że mamy do tego powód i mamy do tego usprawiedliwienie i wymówkę, żeby tak reagować. Tylko problem polega na tym, że mamy po prostu zmęczone życie, bo jeżeli będziemy reagować ciągle w taki sposób zniechęcający, lękliwy, z obawą, w takiej mentalności niedostatku, że Bóg nie jest odpowiedzią na wszystko, no to wtedy będziemy bardzo zmęczeni. Ale jeżeli będziemy reagować w mentalności obfitości, to będziemy zawsze mieli poczucie spełnienia. Zawsze. Ponieważ mentalność niedostatku, nawet kiedy ma dużo, mówi, że to za mało. Ciągle chce więcej, ale mentalność obfitości widzi w małym wystarczająco. Mówi, mało wystarczy, możemy. I chciałbym wam pokazać dwie takie fajne reakcje. Pierwsze to jest reakcja Samuela, nie Samuela, przepraszam, Saula. I tosy. Ale chodzi mi o Saula. Król Saul. Bóg powołał króla, namaścił na króla Saula. Dał mu powołanie i dał mu namaszczenie. I wezwał go, i czytamy, posłuchajcie, 15 rozdział, ktoś ma Biblię ze sobą, może otworzyć, pierwsza księga Samuela, 15 rozdział, werset od pierwszego wersetu. I rzekł Samuel do Saula, przyszedł do niego i mu powiedział, mnie posłał Pan, abym cię namaścił na króla nad jego ludem, nad Izraelem, więc teraz słuchaj słów Pana. Ponieważ zostałeś namaszczony, to teraz posłuchaj, co Bóg chce od ciebie, abyś uczynił. Tak mówi Pan zastępów, chcę pomścić to, co uczynił Amalek Izraelowi, stając mu na drodze, gdy wychodził z Egiptu. Idź więc teraz i pobij Amaleka i wytęp jako obłożonego klątwą jego i wszystko, co do niego należy. Nie lituj się nad nim, ale wytrać mężczyznę i kobietę i dzieci i niemowlę, wołu i owce i wielbłąda i osła. Wiem, że to strasznie brzmi, ale prawda jest taka, że czasami Bóg mówi tak, wszystko, co chcę, żebyś uczynił, chcę, żebyś uczynił absolutnie tylko dla mnie. Nie będziesz miał z tego żadnej korzyści. Wszystko, co zrobisz, chcę, żebyś tą rzecz, do której ciebie powołuję, kiedy ją zrobisz, zrobił absolutnie dla mnie i nie będziesz miał z tego żadnej korzyści. I dlatego Saul został powołany, żeby wytępić Amalekitę. I czytamy w 7 wersecie. I pobił Saul Amalekitów od Hawila aż do Szur, które leży na wschód od Egiptu. A Gaga króla Amalekitów pojmał żywcem, natomiast wszyscy lud wybił mieczem. No, widać, że posłuchał wyraźnie, że zrobił co trzeba, ale do 9 wersetu czytamy tak. Lecz Saul i jego lud oszczędzili Agaga i to, co było najlepsze wśród owiec i bydła, najtłustsze okazy i jagnięta i wszystko, co było wartościowe, nie chcieli przeznaczyć na zniszczenie. Zniszczyli natomiast dobytek lichy i marny. Spróbujmy sobie zadać pytanie, dlaczego Saul zachował to, co było wartościowe, a to, co liche i marne, zniszczył. Jak myślicie, jaki był powód, jaka Bóg mówił, żeby wszystko oddać, wszystko zabić, żeby nic nie zostało przy życiu, ale jednak Saul dokonał rewolty, zdecydował sam, że on jednak oszczędzi to, co najlepsze z bydła, to, co wartościowe,
ale były też niewartościowe rzeczy, były niewartościowe bydło, no to wytracił, ale najlepsze zachował. Czemu tak się dzieje? Dlaczego tak się stało? Powiem wam z prostego względu. Z powodu mentalności niedostatku. Ponieważ niedostatek w takiej sytuacji widzi okazję. W takiej sytuacji widzi okazję i stratę. Pamiętacie, jak Pan Jezus kiedyś był, siedział sobie z faryzeuszem jakimś i przyszła kobieta i rozbiła flakonik oleju i namaściła jemu głowę, namaściła jego ciało i wtedy uczniowie na czele z Judaszem powiedzieli, co za marnotrawstwo, można było ubogim rozdać. Można było ubogim rozdać. No to pięknie brzmi, tylko Bóg od razu obnażył jego serce, a nie powiedział to ze względu, że miał po prostu wzgląd na ubogich, ale że to było bardzo wartościowe i po prostu jego wewnętrzna chciwość nie pozwalała mu patrzeć w spokoju na taką sytuację, gdzie kobieta rozbija olejek warty, słuchajcie, jednej rocznej pensji przeciętnego człowieka. Zatem dosyć drogi olej zmarnowała zgodnie z tym, co powiedział Judasz. Dlaczego on tak powiedział? Dlatego, że miał tą mentalność niedostatku. Ciągle obawiał się o to, czy rzeczywiście jest Boża odpowiedź dla mojego życia. Jeżeli ktoś ma chciwość i widzi takie coś, od razu włącza się w nim ta mentalność. Ojejku, ajajaj. Rozbić, rozlać, przecież ja mógłbym to, ale ja bym fajnych rzeczy zrobił z tym, Bożych rzeczy, dziesięcinę może bym oddał z tego. Tylko prawda jest taka, że nie odzywa się to dlatego, że mamy takiego wolnego, obfitującego, wolnego ducha, ale mamy po prostu tą gdzieś wewnętrzny taką mentalność niedostatku i dlatego, mimo że Bóg mówi, słuchaj, to wszystko należy do mnie, nie chcę, żebyś z tego wziął nic. Przejdzie coś przez twoje ręce, ja ci coś dam w ręce, dam ci coś w twoje ręce, dam ci coś w twoją dłoń, a ty po prostu nie chcę, żebyś to nic z tego chwycił, chcę, żebyś tylko pchnął to dalej, ponieważ taka jest moja wola, chcę, ponieważ to do mnie należy. Widzicie, tylko człowiek wolny, człowiek, który żyje w mentalności, że w Bogu ma wszystko, że w Bogu ma wszystko, zrobi to bez problemu. Pchnie to dalej, ponieważ to do niego nie należy. Ale człowiek o mentalności ciągłego niedostatku, lęku, obawy zareaguje w zupełnie inny sposób. On pomyśli sobie, a jak mi się nigdy to nie zdarzy, jak takie pieniądze, taka majętność, takie rzeczy nigdy więcej nie przejdą przez moje ręce, dlatego zrobię to, co Pan mówi, ale część sobie zachowam. Przecież godzien jest robotnik zapłaty swojej, hej. Przecież Pan mnie zrozumie. Pan zrozumie, jak ja reaguję. Tylko problem polegał na tym, że cała ta sytuacja doprowadziła Saula do miejsca, w którym utracił swoją godność królewską i utracił całe namaszczenie, które otrzymał od Boga. Bóg chce nas przeprowadzić od tego miejsca takiego ciągłego poczucia braku do miejsca obfitości. Pamiętam całkiem niedawno w naszym kościele, pamiętam taki czas, kiedy wszyscy żeśmy zaczytywali się książkami pod tytułem Bogaty, biedny ojciec. Pamiętacie tego jakąś? Roberta Kiosakiego, tak? Myśmy się zaczytywali tym, rozmawialiśmy na ten temat i to, co nam zabłysnęło wtedy, to wolność finansowa. Pamiętacie? Wolność finansowa. I pamiętam, że właśnie Robert Kiosaki to tłumaczył, że człowiek wolny finansowy to człowiek, który ma tyle aktywów uruchomionych w życiu, w które on nie jest zaangażowany bezpośrednio, to nie są pieniądze, które zarabia, tylko pieniądze, które pracują na niego i ma tyle wyzwolonych aktywów, że pokrywają jego koszty. Jak pokrywają jego koszty, to ty jesteś wolny finansowo. I myśmy byli tak podekscytowani i mówiliśmy o akcjach, o nieruchomościach, o tym i szliśmy w tym kierunku i wiele rzeczy, chciałbym to wyraźnie powiedzieć, bardzo nam pomagało, pomaga, to pokazuje wiele fajnych rzeczy, ale chciałbym wam powiedzieć, co Bóg mi któregoś dnia pokazał. Kiedy zastanawiałem się właśnie nad aktywami, a prowadziłem sam bardzo aktywnie tą grupę, to jest związaną właśnie z tym odkrywaniem wolności finansowej,
Bóg mi powiedział tak, czy wierzysz we mnie? Ja powiedziałem, absolutnie wierzę w ciebie. Czy możesz mieć, ponieważ myśmy rozmawiali o aktywach, jak takich jak akcje na giełdzie, jak właśnie nieruchomości, jak firmy, jak inwestycje, różnego rodzaju. Czy możesz wyobrazić sobie większe aktywo niż wiara i zaufanie w moje zaopatrzenie w swoim życiu? Ja pomyślałem sobie, nie mogę sobie wyobrazić większego. Jeśli masz wiarę, masz aktywo, które daje ci wolność finansową. Ja mówię, jak to jest możliwe? Wiecie, to jest możliwe, tylko w tej sytuacji, jeśli absolutnie wierzysz, że Bóg jest twoim zaopatrzeniem każdej twojej potrzeby, że twój koszt jest zapłacony przez Niego. Czy słyszycie mnie? Jeśli wierzysz, że twój koszt jest zapłacony przez Niego, ponieważ On w Nim zaspokojona jest wszelka nasza potrzeba, to jest aktywo, które przewyższa wszystkie inne aktywa. Myśmy się zderzyli z tym, że właśnie wszystkie aktywa, które miały nam dać to błogosławieństwo finansowe, to doznały kryzysu w ostatnich latach. I giełda, i nieruchomości, i te firmy. Wszystko dostało po łbie. No i wtedy myśmy myśleli sobie, okazuje się, że aktywo to nie jest takie coś, że sobie gdzieś tam wkładasz pieniądze i leżysz sobie spokojnie. Nie, nie. Strach i lęk może równie dobrze cię dopaść właśnie będąc pozornie wolny finansowo. Okazuje się, że najbardziej wolny finansowo, największa wolność finansowa jest w zaufaniu Bogu, że On jest naszym zaopatrzeniem. Jesteście ze mną? Człowiek, który wierzy, że Bóg się o niego troszczy i ma przekonanie, że za każdym razem On odpowie na naszą sytuację i potrzebę, jest wolny finansowo. Dużo bardziej wolny finansowo niż ten, który ma mnóstwo aktyw, które pracują na niego i które mu tam gromadzą jakieś pieniądze. Ponieważ dzisiaj to jest, jutro nie ma, słowo Pana trwa na wieki. Więc wiara dla wierzących jest najwyższym aktywem. Okazuje się, że przyjmując Jezusa, możesz już w tym momencie przyjąć największe aktywo twojego życia, które okazuje się nie daje ci tylko wolności finansowej, ale też da ci wolność zdrowia. Wolność zdrowia, wolność w myśleniu o twojej przyszłości, wolność w twoich relacjach. Okazuje się, że to aktywo nie zabezpiecza tylko finanse, ale całe życie. Wiara zabezpiecza całe życie. Dlatego możemy w pełni zaufać Bogu w każdej okoliczności naszego życia. Dlatego kiedy Bóg nas pośle, aby przepłynęło coś przez nasze życie, a my mamy tego nie dotknąć, nie znajdziemy w tym okazji, powiemy, przecież Bóg jest miłosierny i przebaczy mi to. Nie dam teraz dziesięciny, bo to byłoby jednak za duża. O, przecież dałem w 97. Nie? Tylko my pozwolimy, żeby Bóg po prostu szedł przez nas, ponieważ On jest naszym aktywem. Wiecie, my musimy się w końcu kiedyś zdecydować, czy będziemy reagującym w lęku Saulem, czy może drugą postacią, o której wam chcę powiedzieć. O jakiej drugiej postaci chcę wam powiedzieć? O Jonatanie. Chcę wam powiedzieć o jego synu. I specjalnie chcę wam powiedzieć o jego synu, bo jest wielka nadzieja. Ponieważ kiedy jest taki przykład, kiedy mamy Saula, a po drugiej stronie mamy Jonatana, to znaczy, że wcale nie musimy ciągnąć problemów naszych przodków. Możemy po prostu wyskoczyć z tego i dać zupełnie nową mentalność, nowe życie. A Jonatan to był gość, słuchajcie. Jonatan to był gość. Nie wiem, czy wyście czytali tą historię. Ta historia jest w 14 rozdziale pierwszej księgi Samuela. Wiecie, w 13 rozdziale Samuel powołał Saula i powiedział mu, rusz na największego przeciwnika Izraela, na Filistyńczyka, na całą tą kohortę filistyńską. Weź ją po prostu, zniszcz w imię Pana. Bóg ci daje wyposażać się do tego.
I Saul zaczął gromadzić ludzi, zaczął się przymierzać, ale gdzieś się przestraszył. Cały 13 rozdział, posłuchajcie, poczytajcie sobie. To część, jak zobaczyła, że niektórzy się boją, to odeszli, inni gdzieś pouciekali za drzewa. Po prostu to była masakra, ta ekipa była średnia. Zupełnie średnia była. I doszło do takiego momentu, kiedy w końcu Samuel przyszedł i mówi: hej, przecież Pan cię do tego powołał, co ty robisz? Nie, no muszę tutaj strategię, wiesz, to tak łatwo się nie mówi, to nie można, wiesz, tutaj tyle przeszkód, zobacz ile ich jest, w ogóle cała masa, jak ja mam na to ruszyć i w ogóle i w szczególe. I w końcu skończył, że ludzie byli rozpierzchnięci po całym terenie, 600 osób było przy Saulu, Saul się zastanawiał, co zrobić, ma słowo, że ma ruszyć, ludzie gdzieś tam łażą, wiecie... No różne rzeczy się dzieją, nie chcę, mi się od razu porównania z dzisiejszą sytuacją kojarzą, ale po prostu wszystko jest rozprzęgnięte, nie tak jak miało być. I w końcu Saul siedzi pod drzewem i się trzęsie, bo człowiek, który ma ciągle tą mentalność niedostatku, zawsze się boi, mówię, a jak ja wyjdę na tym jeszcze gorzej? A jak dostanę, a przecież już jest fajnie, już jestem królem, mam koronę na głowie, już jest lepiej, przecież byłem przed chwilą wieśniakiem, teraz jestem królem, po co mi jakieś zadyma, po co walczyć z jakimś wrogiem, gdzie ja mam iść? I teraz posłuchajcie, co się stało. Jonatan, jego syn, który tak na to wszystko patrzył, stwierdził: nie, trzeba coś z tym zrobić. 14 rozdział, przeczytam pierwszy wers. Pewnego dnia rzekł Jonatan, syn Saula, do swojego giermka: chodź, przeprawimy się ku czatom filistyńskim, które są po tamtej stronie. Lecz ojcu swojemu o tym nie powiedział. Więc mówi, wziął giermka i mówi: wiesz co, chodź, musimy coś z tym zrobić. Tak duży nie może być. I posłuchajcie. 6 werset. Jonatan rzekł do swojego giermka: chodź, przeprawmy się ku czatom tych nieobrzezańców. Może Pan coś dla nas uczyni, gdyż Panu nie trudno wybawić przez wielu czy przez niewielu. Słuchajcie, Panu nie trudno wybawić przez wielu czy też przez niewielu. Czyli on mówi tak: chodź, wpadniemy we dwójkę, zaczniemy to wybijać, całą to tysiące tych Filistyńczyków, zaczniemy ich zabijać po prostu i Pan może coś zrobi. Posłuchajcie, przeczytajcie to jeszcze raz. Chodźmy, może Pan uczyni coś. Chodźmy, rzućmy się na to, może Pan uczyni coś. Może Pan nic nie uczyni, ale przynajmniej coś zróbmy. Słyszycie to, co on mówi? Może Pan uczyni, może Pan nie uczyni. I wiecie, i oni we dwójkę, w całym tym kontekście lęku i strachu, to jest podobnie jak Dawid z Goliatem, oczywiście, że tak, ale oni we dwójkę postanowili wskoczyć w sam środek obozu filistyńskiego i zaczęli ich tam walczyć z nimi. I okazało się, że tak, Jonatan szedł z przodu, zabijał, a Giermek chodził za nim i dobijał. Tak jest tu napisane. Więc Jonatan zabijał, a Giermek chodził i dobijał. I jak tak udało mu się 20 osób już zabić, to byli dobrze, nie? Musieli być dobrze. Jak udało im się tak 20 osób już zabić, nagle przyszedł Pan i obecność Boża spoczęła. I nagle stało się to, że w tym obozie zaczęła się taka zawierucha, wszyscy chwycili za miecze i jeden drugiego zaczął zabijać i zaczęli w ten sposób ginąć, zaczęli w ten sposób mieć zamieszanie. Kiedy o tym usłyszał Izrael, że oni zaczynają tam się zabijać, nabrali otuchy i wiary i pobiegli i dołączyli się i pobili Filistyńczyka. W potężny sposób wygrali tą bitwę. Dlaczego? Dlatego, że dwóch postanowiło sobie: ej, weź, przestańmy tam, ja już nie mogę tego słuchać. A może tak. Weźmy, pójdźmy, zacznijmy rąbać, może Pan coś z tym zrobi. I okazało się, że może Pan coś z tym uczynił. Co się dzieje w Jonatanie? Zobaczcie, w nim jest taki duch, że dla mnie mało jest wystarczająco, jeśli Pan jest. Dla mnie mało, dwóch to wystarczy, jeśli jest jeszcze Bóg.
I chciałbym ci o tym właśnie dzisiaj powiedzieć, że ty i Jezus to większość. Ty i Jezus to jest wystarczająco. Ale jeszcze to trochę skoryguję. Ty pełen wiary, reakcji wiary i Jezus to wystarczy. Bo ty i wylękniony to na pewno Jezus i trzy Jezusy nie wystarczą. Ponieważ sprawiedliwy z wiary żyje. Jesteście ze mną? Tak, napełniam wasze serca duchem wiary? Tak? Czujecie to w kościach? Tam, gdzie ty jesteś pełen wiary i Jezus, to jest wystarczająco. Problem nie zaczyna się w miejscu działania, niedziałania Bożego. Problem zaczyna się w twojej reakcji na to wszystko, co się wokół ciebie dzieje. Ja nie wiem, ile Filistyńczyków dzisiaj jest wokół ciebie. Może cały tłum, może cała masa. Ale wiedz to, że jeżeli ty rzucisz się na to z wiarą, że Pan jest z tobą i jest po twojej stronie, to wystarczy. To wystarczy. A jeśli to nie jest Boża wola, to co? Co znaczy, że nie jest Boża wola? Jezus powiedział: przeciwstawcie się diabłu. Poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Co jest niebożą wolą? Czy wasze wyjście przeciwko temu, co ciemięży wasze życie, czy wasze powiedzenie nie dla wszystkiego, co atakuje wasze życie, jest niebożą wolą? Hej, słuchajcie, to nie Bóg mówi, to diabeł tak podpowiada. Diabeł próbuje wprowadzić zamieszanie do twojego życia, żebyś ty nie ruszył. A ja chcę ci powiedzieć, wskoczcie w obóz wroga, weźcie miecz i zacznijcie machać. Może Pan coś z tym zrobi. Może Pan coś z tym zrobi. Jak nie zrobi, zginiecie bohatersko. Ale wieczność macie zagwarantowaną. I jeszcze nie, bo wiecie, mentalność niedostatku mówi dłużej, jeszcze troszeczkę pożyć, jeszcze domek mieć, jeszcze pole mieć, jeszcze drzewko mieć. Jeszcze troszeczkę, Panie. O, dziękujemy Ci, że pójdę do nieba jak najpóźniej. Nie, cieszcie się tym, radujcie się tym, niech to będzie, poczytajcie sobie to za radość. Pójście do nieba. Wiecie o tym, że to jest radość? To jest, kiedy jest pogrzeb, aniołowie się radują, bo przyjmują, ludzie płaczą. Ale prawda jest taka, że to jest czas radości, że to jest przejście ze śmierci do życia. Nie mam tu wiele amen, tylko Erika mi powiedziała, ale ona dłużej się już nad tym zastanawia częściej. Kiedyś razem się zastanawialiśmy, nie? No. Dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy my zrozumieli, w jaki sposób nastawiamy swoje życie i jaka jest reakcja naszego życia. Co może ciebie przestraszyć lub zlęknąć? Wiecie, to nie są hasła tylko biblijne, ale to jest rzeczywistość, którą ty dzisiaj musisz sobie odpowiedzieć. Czy jest coś, co powinno wytrącić ciebie z obietnicy i radości, którą masz w Chrystusie Jezusie? Czy jakakolwiek rzecz powinna ciebie zaniepokoić? Pan Jezus powiedział, będzie to, trzęsienia ziemi, zaraza, głód, ale uważajcie, wy się tym nie niepokójcie. Proszę? Aha. Podnieście głowy właśnie, bo nadchodzi wasze zbawienie, podpowiada mi Erika. Więc on mówi, nie, pamiętajcie, żebyście się tym nie niepokoili. A my, o Boże, co będzie, co będzie, niepokoimy się. A Jezus powiedział, żebyśmy się nie niepokoili. My mówimy, no przecież mamy prawo się niepokoić. Nie, nie macie prawa się niepokoić, bo wszystko jest pod moją kontrolą. Ja znam się na tym. Ufasz mi? Ufasz mi? Czy mi ufasz? Czy ufasz mi? Czy naprawdę mi ufasz? Pytacie Jezus oczywiście, nie ja. Czy ufasz mi i pozwolisz mi zaprosić ciebie, abyś wyszedł ze swojej łodzi komfortu? Żebyś wyszedł na te spienione fale i zaczął chodzić ze mną.
Czy ufasz mi? Czy chcesz wrócić do domu i bać się? Czy może chcesz wrócić do domu i rzucić się z mieczem? Może Pan coś zrobi. Ja zachęcam, żebyśmy się rzucili z mieczami. Może Pan coś zrobi. Może będziesz jak ten giermek dobijał tylko, ale zróbcie coś. Wyjdźcie spoza miejsca komfortu. Nie bójcie się. Nie bójcie się złej informacji. Nie bójcie się złej poczty. Poczta dzisiaj nie jest dobra. Oj nie. Kiedyś przychodziły kartki, życzenia, listy, dolary za granicę. Teraz bez znaczków, czerwone pieczątki, szare koperty. Nigdy dobre wieści. Ja się złapałem, że zaglądam do skrzynki raz w miesiącu. Jak już reklamy tam się wybijają, to zaglądam i wtedy dopiero, żeby się dowiedzieć, co się dzieje. Dlatego, że nie chcę nawet tego czytać. To tak, jak coś jest w skrzynce, dzisiaj nie raduje, tak jak kiedyś. Kiedyś radowało, teraz nie. I ty jesteś w skrzynce. I zobacz, nie. Coś jest. Dlatego, kiedy te rzeczy przychodzą, ty się nie lękaj. Ty się nie obawiaj. Ponieważ w Twoim Bogu masz największe aktywo. I On o Tobie nie zapomniał, nigdy nie zapomniał.